Siemaneczko ludziska, z tej strony Albi oraz Ninecats. Nagrywamy mecz Legia Warszawa kontra Steaua Bukareszt, czyli dzisiejszy mecz do ostatniej fazy eliminacji do Ligi Mistrzów. O, tak. Mówisz? No, tak mówię. Jak on się nie znał. Jak mówisz, chyba jest. Straszne, ja jestem oczywiście... straszne komplikacje i trudności przebrnęliśmy, żeby te zespoły wybrać i to odegrać, prawda? Ponieważ nie było tego rumuńskiego zespołu. Teraz widzicie, troszeczkę pojebane jest tam. Napisy są, prawda? Tak. Znaczy, ale Rumunia popsute. Jest ja. Mamy teraz rumuński zespół. Ale... ja jestem biały. Ja jestem Rumunią, znaczy Steaua Bukareszt. Ale widzisz, stroje są dobre, napisy są na koszulkach dobre, to jest... najważniejsze. Cała gra nam się zepsuła, ale wszystko... tak. Ale to jest dobrze. Dobre. Czegoś nie robi się dla kibiców. Tak. O, powiewa flaga Legii, widzę tam w tle. Mhm. Potem będziemy musieli po prostu tą grę odinstalować i instalować. To jest sędzia, kurde, z tym logo? Nie, to nie był chyba. Ten duży? Nie, bo myślałem, że sędzia ma logo Steaua Bukareszt, jest taki przekupiony już sobie. Gdzieś jaki duży był, było dwie głowy. Ogromny, był ogromny, no. O, Kuciak gra, także dobrze jest. No. Nawet nie wiem, czy nam, trochę wiesz, ty też masz taką grafikę, że ja mam kolesia poza boiskiem na tym, na tej mapce? A nie wiem, nie mam. Wiesz, jak był ten rozkład, jak grają, to ja miałem kolesia poza boiskiem, jak grałeś. Tak? No. To nie zwróciłem uwagi. Ja mnie tylko Kuciak zaintrygował. Dobra, zaczynasz. Dobra, jak się podaje. Pyk. Ciekawe, czemu nam się zepsuły tak bardzo te tutaj różne napisy. A może trzeba jeszcze puścić coś, wiesz, bo tam było więcej rzeczy. Pomyślimy. Aj mój. Nie no, wyjebiemy, to jednowa będziemy mieli. Dobrze. Tak. Przecież, no. Co, nie stać nas? Długie podanie. Aha. Czym tu się strzelało? Zdjęcie piłki z ciała. Ale spokojnie. A już widzę, że wybitny rumuński zespół. Spokojna. Legia jest wyciszona. Ale Rumun nie trafił. Ja to po niemiecku. Ja wol. Gut. Ktoś tam krzyczy do mnie coś, ja znowu nie wiem co. Podanie po ziemi, piękne przejęcie przez Steaua. Zapomniałem, jak się wybija bramkarzykiem, wiesz. Ale wiesz co? Powinniśmy potem odegrać drugi mecz. Ruch koszów kontra Meksyk. Myślę, że to by lepsze było, no pewnie. O, ja chcę ruchem być. No pewnie. To czemu nie mówisz, że takie coś jest? No zagramy to za chwilę, co nie? Zagramy. Jak za chwilę? Będę tymi ciulatymi tymi grał? Kim ciulatymi? Szczonkami? To nie ma znaczenia, wiesz. Ruch jest ruch, Meksyk będzie Meksyk, co nie? Jak Meksyk, jak będzie epicki pojedynek i zagramy to na Copacabanie, żeby było, wiesz, tak plażowo. Dla mnie, o, to dla mnie będzie. Bo dla ciebie ty chciałeś Steaua. Tak. Z Warszawą, ja chcę ruch, bo jakoś, że blisko ruchu mieszkam. Kurwa, na górze ta plansza mi zasłania, wiesz, zawodników. To by też? Mówisz? No. Wiesz, ten taki licznik czasu i innych. Dobra, jedziemy. Trzeba się sprężyć trochę. Dokładnie. Wow! Aj, ja wejdź sobie sam do bramki. Ale ja bym zaliczył jako gola już. Jest. Ale widzisz, nawet zobacz na jego koszulkę. Gol. Gol strzelił gola. Ale jaja. Przypadek. Dramat. Nie, bo mi tu weszki zagadali, no kurwa. Jak to do studia? Do studia nagrań ci weszli? No tak, widzisz. Ale jestem zły teraz. Przypadkowy kulaniec. Muszę teraz zremisować. I tak ten pas, co ściągnęliśmy, jest dobry, ponieważ mamy przynajmniej po rumuńsku wszystkiego. Masz. Jaka lufa! Ale ćwiczyłeś strzały chyba coś. Ale strzał, kurde. Tego się nie spodziewałem. Nie, nie spodziewałem się tego po tobie. Patrz. Myślałem sobie, a Adi dalej nie umie strzelać w ogóle, to nie mam się czego obawiać. Znowu w bramkę wali podania. A tu jeb. Ale mnie zaskoczyłeś, kurcze. Nie mówiłeś, że ćwiczysz po nocach. Ja pierniczę! O kurde! Fuck! Nie tak się umawialiśmy! Ale ci uratowała teraz poprzeczka, bo miała prowadzenie. Out? Nie, out. No ale powiem ci, remis to już wiesz, remisem to już różnie może być. Dokładnie. Jeden kulaniec. Jeszcze popychanie, widzę, opracowałeś. Złe jaja. Ajajaj. Jaja jak przysłowiowe brety, co? Szkoda, że twój pobieg do tej piłki.
Zawaliłem. No właśnie tak czuję, że ciężej mi trochę idzie niż zazwyczaj. Tak? Mhm. No, może słabszy drużynę Stiała, to tam wiesz. Oddałem strzał. Minimalnie słabsza była tutaj. Poczekaj. Może tak, o. Chociaż myślę, że dzisiaj tak naprawdę w telewizji się okaże, że jest minimalnie mocniejsza, szczerze mówiąc, ale... Dokładnie, jak to zwykle bywa, no. Wątpię, żeby nasi byli lepsi od Stiała akurat. Mówisz? Pewnie tam rumuńskie pieniądze. Sercem będą brali bardziej niż nasi, bo nasi to są słabi psychicznie. Dobra, rzucaj na koszulkę, rzucam. Ja już chciałem na czas trochę pograć, wiesz? Tak. Przetrwać pierwszą połowę, a potem kulańca wkleić, tak, nie? To jest tam przypadkowy jakiś strzał. O! Ostra gra, sędzio. Ostra gra. Ach, nic nie było. Fuck, co to za sędzia? Gdzieś nic nie było, uznał. Niezłe jaja, co? Wyrucham jakoś, niezłe jaja. Ja sam szczerze mówiąc tak się spodziewałem nawet na jakąś czerwoną kartkę. No. Może sędziego po prostu zmazaliśmy, jak to instalowaliśmy, ten dodatek. O, szybki zawodnik mi się trafił. Po prostu wspiera Rumunów ta gra. Kurwa. Wybiegłem trochę za daleko. Co to? Żółta? Wiesz co, on zaległą daje za to, co... Komu? Mi dał? To jest grane, nie wiem, o co chodzi. Jezu, będą mi teraz wydzwaniać. To jest normalnie... Co się dzieje w tym boisku? Ja... Nie tego. To jest ta kartka jaka jest zaległa tam chyba za jakieś, nie wiem. Nie wiem za co. Ale co, przywilej korzyści wydał? Właśnie chyba tak, wiesz. Bo tam dalej miałeś piłkę, co nie? O, to patrz teraz, kolego. To gol teraz. O Jezus! Musimy sfaulować. Ja. Wow! Jezus, jakbyś grał lepszą drużyną, to czuję, żebyś mnie to pięknie zmasakrował. Ale bramkarz stanął na wysokości zadania. Chyba wybija mnie coś. Desperacką obronę jakąś, kurde, tutaj już prezentuje powoli, no. Przejazdę. O, fuck. Ale na razie wiesz, na razie fart jest ze mną. No. To fakt. Poprzeczka, słupek. Prawda. Róg. Dobra, trochę przeniosłem ciężar, to sobie tutaj postoimy. Teraz mi strzelić gola pewnie, poczekaj. A, nie. Nie przepchałem się. Ale za żarty, kurde, pojedynek. Zażarty. Jeszcze jakbym strzeli gola drugiego, to bym był usatysfakcjonowany. Widziałeś jak tam włożyłem 3-1 czy tam 3-2 komuś ostatnio, jak nagrywałem wtedy. Tak, a właśnie, bo ty ćwiczyłeś sam też. No bo mnie zdenerwowałeś, że nie chciałeś nagrywać. Ja sobie pomyślałem, a jeden mecz, a ty grałeś pewnie 3 godziny, co nie? Dokładnie, całą noc, wiesz. Szpilałem jak za młodzieńczych lat. O, niebezpiecznie, jest. Kurde, pierdzielony bramkarz. Jest tam ktoś? Jest. O! A tutaj prosto się zrobiłem. Ajajaj. Aj, mogłem podać jeszcze. No kurde, napisy mi weszły na górę. Skoczyły za napisy szpetne. Kurwa, nic nie widzę przed mnie. No poszły. Te napisy nerwiające, nie? Jakieś tam... W ogóle inteligentne nie są, sztuczne. Sztuczne inteligencji nie mają żadnej. Dokładnie. Ale niezwrotny zawodnik z mojej strony. No i mój sam chciał, hamił się, a mógł podać. Coś długa ta połowa. Kurczę, strasznie długa. Nie dałeś na 12 minut? Nie, żebyśmy 90 nie grali, słuchaj. Kurczę, właśnie, ja nie widzę ile jest do końca. Najgorsze, że ludzie też, oni lubią takie rzeczy widzieć. Ty, no właśnie, nie ma ile jest do końca, nie ma nic. Mam nadzieję, że mi taśmy starczy na nagranie. To był ciebie pierwszy nieudany twój strzał. Ale chyba koniec pierwszej połowy. Ale podniosłeś tak, poziom koniec. Drastycznie. Więcej tak. Już nie będziemy FIFA nagrywać. Czas tej gry minął, wiesz. Bezpowrotnie. Ały, czekawki. Kurczę, no ludzie złoci, normalnie ludzie złoci. Dawać nie dalej, wolno czy... do mnie wydzwaniać teraz. No dalej, nie będę mnie dyskutował teraz. Nie no, naprawdę, co się dzieje? Nic, zbieram, ale jedziemy. Mnie straszliwie, dobra, gramy. Jedziemy. Pewnie wymieniłeś szybko skład, co? Cały skład zmieniłem.
Teraz Brazylią jestem tak naprawdę. Dokładnie. Canarinhos. Patrz, jakie takie driblingi Michał zaczyna stosować. No już muszę wiesz, Lego wypuścił. Dobra, z tej mąki chleba do środkowania nie są kurde moją mocną stroną, tutaj widzę. Nie ma co się w to bawić chyba. Panika w obronie. Ale coś ci teraz też strzały przesadziłeś troszeczkę. Nie, teraz za mocno, wiesz, bo myślę, że jestem dalej, to muszę, wiesz. Ja już posrany w obronie byłem zupełnie. Chcę coś spektakularnego zrobić, tak, wiesz. Tak, kurwa, nie dziękuję. A ten gdzie podał Majtasz? Kurde! Proszę Państwa, ale zacięty był, żebym nie stracił głupio bramki. Teraz ja już strzał rozpaczy. Ja nie wiem, czym tu się piłkę za bardzo odbiera, to jest problem. Na skrzydło! Chciałem podać, ale nie słuchają mnie te klawisze w ogóle. No i te napisy. Kurwa, nie wiem, gdzie biegnę. Dobrze. Podaj mi ją. Po ziemi. No nie było blisko bramki, nie było. Żebym tobie nie podał właśnie. Nie. Bronić jest tam ktoś. Jaj. Ale dwie piękne bramki były. Moje obydwie. Aż za nie mówiłeś, jak powiedziałem, tak, że obydwie bramki moje. No bo sobie zdałem z tego sprawę faktycznie, że dwie faktycznie twoje były. Aj, za szybko. Już tej rączki od klawiatury byłem. Aj, za późno. W czasie. Dobra, zabieramy mu to. Nie będzie Rumun. Klucz na twarz. Dokładnie. Od czasów, kiedy grałem w małej lidze, takich ciężkich bojów nie toczyłem. Fuck, jak mnie zrobiłeś tutaj. Ale najśmieszniejsze, że już kopałem, tylko nie kopnąłem. Kurde. O kurde, ale się tutaj kopałem, głupio. Cieplutko było. Była akcja na bramkę rywala, tak po ziemi, niby to nic, a jednak. Podaj, strzamotaj się z nim. Nie wiem, jak się ślizgi robi, kiedyś umiałem. Moi zawsze są za twoimi plecami, wiesz, to jest trochę... No, to jest fakt. Piękny mecz zażarty. Zażarty mecz. No nie mogę, jak oni tak się wystawiają, kurde. Wyrobnicy. O. Ach! A żadnego faulu nie było. Ta jedna kartka tylko taka. Nie wiem, o co w niej chodziło, ale to chyba właśnie taka zaległa była. A teraz nikt nie chce sfaulować nikogo. O nie, tylko nie na koniec. Kurcze, to już była setka. Aj, niepotrzebnie, tam nikogo nie ma. Chociaż. No biegnij, no czemu on stanął? Widziałeś go? Kurwa, co się trzyma jak magnes w swojej pozycji. No, a nie wiesz. Nic duszy. Aj, kopa. Kabana. Który? Mój. Próbuję jakoś zaostrzyć gdy ślizgami i nic, no zaraz mi zaostrzy źle. Ty. Fauluj, jak się fauluje, no, za późno. Dobra. Jeszcze ci brakuje tych, wiesz, paru klawiszy, żeby mnie pokonać. Zaraz cię pokonam, czuję, że jeszcze mogę. Nie wiem tylko ile do końca. Patrz, popatrz, jak cię wyepluję. Co to było? Ale kopanina, faza kopaniny trochę. Tak, taka faza, wiesz, polskiej ligi, co nie? Ach! Desperacja. Jest. Mój.
Aha. Wiesz, mam trochę to... głupio, bo mam zaraz nad kursorami mam klawisz wyciszania mikrofonu i go wyciszam już chyba z piąty raz. No, teraz masz szansę. A, chciałem takiego niespodziankę. Gol niespodzianka? Gol niespodziewaneczka. Czujesz, że zaraz będzie odgwizda remis. I co potem zrobimy? Chyba dogrywka, wiesz? Nie wiem, zobaczymy jak jest ustawione. No, ile będziesz umiał tam wybrać dogrywkę? Po obłysku. Brakuje w mojej drużynie takiego jakiegoś Diego Armando Maradona. No, w moich nie brakuje, chyba. Żeby pocisnął. Kurde, podawałem! No wcześniej o wiele. Już kosa szła. Ładnie. O-o. Ajajaj. Łoch, ale się uratował. Spokojnie, idziemy trójkącikami. O kurde, jaką strategię widzę, że masz nawet. Strategia. Jak wygrać z Nainem. Dzisiejsze spotkanie. Ale szal ma mocarny moje ma. To jest kurde rumuńska, wiesz, dieta. Ale widzę panikę, tam słyszę te klawisze mocno bijące aparaturę. To jest, wiesz, sygnał, co nie? Dla ciebie. Aż cieknie mi stróżka potu. Ale tu się biją, tam i kurwa, mój sygnał. Czy? Bo nie wiem. Ale będzie dogrywka jak nic chyba. Mówisz? Co to było? No zobaczymy teraz, czekaj, trzeba się splężyć. Co jest grane w ogóle? No dogrywka, co nie? Chociaż zobaczymy. Aha, ja myślałem, że gwizdał, że coś ktoś źle zrobił, już się chciałem oburzyć. Czekaj, zobaczymy co będzie. Naciskaj. Raz naciśnij, tylko nie dwa razy. Raz naciśnij. Okej, okay, poczekaj. Kontynuuj, tak, to no jest chyba, co nie? Ja jestem gotów, naciskaj. Dobra. Okay. Idzie? I co to jest? Fuck, chyba nie koniec, wiem. Czekaj. Nie, chyba koniec. Mówisz? No to trudno. Czekaj, czekaj, no. Jeszcze zobaczymy, bo się coś robi. Coś może to robi, wiesz, towarzysko, prawda? To wiesz. Coś można, możemy zrobić, ale czekaj, czy nie? No czekaj, zobaczymy. Chyba coś się dzieje, nie wiem zresztą. Joining session. Remis, nie, jest napisane, że remis był. A więc remis, ludzisko. A więc remis. Jest remis. Piękny progres zrobiłeś, muszę powiedzieć, szczerze mówiąc. No. Żarty mecz był. Teraz gramy... Dziękuję. Poczekaj, tylko ja za chwileczkę przyjdę, tylko muszę sprawdzić, a z wami się będziemy żegnać. Trzymajcie się, na razie, cześć. Na razie.